Moim i Państwa gościem jest Paweł Cwynar, były gangster. Witam Cię, Pawle. Witam serdecznie, witam Państwa. Paweł, zacznijmy od początku. Powiedz, jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Można powiedzieć, że pochodzę z dobrego domu. Mama pracowała w Narodowym Banku Polskim, tato na kolei, babcia prowadziła zakład krawiecki, dziadek firmę cykliniarską. Siostra dzisiaj jest nauczycielką, czyli można powiedzieć, że pochodzę z rodziny, w której nie było jakichś dysfunkcji. A za tak zwanej komuny niczego mi nie brakowało. Jeżeli słuchają nas osoby, które pamiętają tamte czasy, no to wiecie, że jak ktoś prowadził jakąś prywatkę, no to sobie troszkę lepiej radził. U mnie też tak w rodzinie było. Uczniem w szkole byłem przeciętnym. W moim mieście Legnicy chodziłem do szkoły, gdzie był dosyć wysoki poziom, ale radziłem sobie średnio, dlatego że poświęcałem cały wolny czas mojej pasji, czyli uprawiałem sport, uprawiałem czwórbu i wtedy to było sensem mojego życia. Drugi taki mój konik to było czytanie książek. W moim domu panowała kultura czytania książek, rodzice dużo czytali. Ja ich od najmłodszych lat podpatrywałem i również dużo czasu poświęcałem na czytanie, ale sport to było głównie to, co mnie wtedy interesowało. Wygrywałem wszystkie zawody, jeździłem na różne dystanse, startowałem. Czasami nawet bywało tak, że mój nauczyciel od WF-u nieco tam kombinował przy mojej dacie urodzenia, żeby mógł wystąpić na takich zgrupowaniach, gdzie byli starsi ode mnie, gdyż przypuszczał, że wygram. I tak też się działo, czyli w sumie zapowiadałem się na dobrego sportowca. W szkole było średnio, dlatego że do tej szkoły jakby w kratkę uczęszczałem. Cały czas treningi. Myślę, że to też były jakieś zaniedbania, ale ja to skrzętnie wykorzystywałem, że nikt się jakby tym nie do końca interesował. Tylko jednak patrzyli wszyscy na to, że gdzieś tam się realizuje w tej pasji sportowej. No i kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, ku mojemu potężnemu rozczarowaniu okazało się, że tamtejszy nauczyciel od WF-u nie jest zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi. No i wtedy wpadłem w rozpacz. Dzisiaj z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to uważam, że była dysfunkcja w relacji mojej a moim ojcem. Między nami była taka, mimo że mój tato jeździliśmy na grzyby, na ryby, uczył mnie jazdy na motorze, ale jednak on widział we mnie pierwej sportowca, a później jakby syna. I ja tutaj nie miałem odwagi, nie miałem śmiałości mu powiedzieć, że mam problem z adrenaliną, z emocjami, że nie mam gdzie tego wyładować i zacząłem kombinować po swojemu. Mieszkaliśmy na parterze, duże mieszkanie, miałem swój pokój. Wykorzystując ten fortel czytania książek, poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju. Rodzice się zgodzili. Oczywiście padły pytania, po co, na co, przecież nikt się jakby inwazyjnie w życie nie wkracza, ale ja powiedziałem, że potrzebuję tak ciszy i spokoju do tego czytania, by siostra mi tam nie zakłócała. Rodzice mi ufali, zamek wstawili, ja wieczorami go przekręcałem, parterowe mieszkanie, wychodziłem na ulicę szukać wrażeń. No i tam szybko wplątałem się w złe towarzystwo, w takie środowisko ulicy. W szczególności mi zaimponowali chłopacy ostrzyżeni na łyso. Ja wtedy jeszcze nie widziałem, że to są tak zwani kajdaniarze, czyli chłopacy z poprawczaków, a ostrzyżeni byli na łyso za ucieczki z tychże domów poprawczych. Oni posiadali jakieś tam zasady, zacząłem się jakby z nimi asymilować, ale zauważyłem, że jest to obkupione też właśnie dokonywanie przestępstw, ponieważ oni w pewnym sensie no, i z tego żyli i mieli też taką rozrywkę, no, byli jakby, można ich śmiało nazwać młodymi przestępcami. Ja gdzieś tutaj zauważyłem swoją szansę, chodzi o kwestię rywalizacji, współzawodnictwa, właśnie tego, czego ja szukałem. I przełamałem takie swoje bariery etyczno-moralne, ponieważ byłem wychowany w rodzinie katolickiej, więc przełamałem się na rzecz tego, że jednak zacząłem tych przestępstw wykonywać, ponieważ w tamtych latach za komuny, no samo to, jak był gdzieś policjant na horyzoncie, to już wszyscy się bali, dlatego że wtedy po prostu milicjanci bardzo mocno bili, a nawet też bywało tak, że nie jeden lądował w szpitalu, czy nawet się słyszało, że niektórych mordują. Może to nie byli przestępcy, których mordowali, ale chodziło tutaj o kwestie polityczne. Więc jednak ten strach był, ten lęk był. Jako młody chłopak uważałem, że bardzo dużo ryzykuję, ale adrenalina, którą wtedy przeżywałem, jakby dawała mi to spełnienie, którego szukałem. No i pierwszy raz trafiłem do
Izby Zatrzymań, miałem 16 lat. Próbowałem stamtąd uciec, rzuciłem się na milicjanta, który tam stróżował, dlatego że ja już wtedy byłem dosyć mocno zdemoralizowany tym życiem ulicy. Robiłem to oczywiście pokrojowo przed rodzicami, oni tego nie zauważyli. I kiedy postawiono mi taką propozycję, bym próbował uciec z tej izby zatrzymań, był tam mój kolega z ulicy. Ja troszkę się obawiałem, mówię, miałem 15 lat, co ja tam ważyłem z 50 kilo. I tutaj napad na milicjanta, ale pomyślałem sobie, jak się wystraszę, jak pokażę lęk, to będę skończony na ulicy. I zdecydowałem się, dlatego że ja już szukałem autorytetu właśnie na ulicy. Recydywa wtedy jakby zajęła się moim wychowaniem, recydywiści zastąpili mi rodziców, recydywiści zastąpili mi autorytety. To jest też tak, że jak byłem jako ten małolat, jak siedziałem na tych ławeczkach w podwórku i słuchałem tych starych recydesów, jak opowiadali różne historie z życia, nie wiem ile w tym było prawdy, ale po części na pewno coś tam było. No to dla mnie to były rzeczy wtedy ważne. Ja w ten świat wzrastałem i pomyślałem sobie, chciałbym coś kiedyś w tym świecie znaczyć. Chciałbym kiedyś być kimś ważnym w tym świecie. I takie sobie cele obrałem. No i jak trafiłem na tę izbę, rzuciłem się na tego milicjanta, gdyż nie chciałem jakby spalić się na starcie. Niestety, znaczy czy nawet stety, bardzo szybko mnie spacyfikował, rzucił mnie z powrotem do celi. Na drugi dzień byłem bardzo mocno pobity przez brygadę. Nie wiem, co to było, ZOMO czy ORMO, w takim orężu byli tarcze, maski, owczarek pamiętam, szczekał. Później przywieźli mnie do zakładu poprawczego. Ja oczywiście tu mówię wszystko bardzo dużymi skrótami, bo po tym pobiciu ja wylądowałem na izolacji, ja skutki tego pobicia odczuwam do dzisiaj. Byłem na tej izolacji 2 tygodnie, później mnie przewieziono do zakładu poprawczego i miałem jakieś urazy wewnętrzne, obrażenie jeszcze od tego pobicia. Lekarz powiedział, że mnie nie przyjmie, ponieważ nie weźmie na siebie tej odpowiedzialności. No ale wciąż mówimy tu o latach komuny, milicjanci kazali mi wyjść od tego od gabinetu lekarskiego, z gabinetu i poszeptali z tym lekarzem, lekarz podbił papiery przyjęcia. Pierwszy dzień już próbowałem stamtąd uciec, zapychając zamki do celi, w której przebywałem. Ucieczka się nie powiodła, ponownie byłem pobity, ponownie zacząłem swoją karierę w poprawczaku właśnie od usiłowania tej ucieczki, od tego, że wylądowałem na izolatkach. Więc to były takie mocne zdarzenia. I pierwsze co w poprawczaku, ja oczywiście to wszystko będę kompresował, uderzyła mnie potężna przemoc. A jak twoi rodzice zareagowali, jak się dowiedzieli, że pójdziesz siedzieć? Tak, oczywiście chcę o tym powiedzieć, tylko że od momentu aresztowania mnie na izbie dziecka, na zatrzymaniu, przez ten cały czas ja nie miałem kontaktu z rodzicami. Kontakt z rodzicami dopiero pokazał się później, kiedy wylądowałem już w poprawczaku i zauważyłem, co tam się dzieje, czyli ta potężna przemoc. Zeksi nas dosyć mocno bili. Były gorsze poprawczaki. Ja wylądowałem w Głogowie, ale były gorsze. Słyszałem od chłopaków, że były gorsze, no akurat w tym, którym byłem, dla mnie to był istny dramat. Długo by opowiadać o tym wszystkim, ale no takie nawet drobne szczegóły, że musieliśmy swoje rzeczy składać w tak zwaną kostkę i funkcjonariusz, który nas pilnował tą kostkę, mierzył od linijki. Pamiętam, że chyba było 35 na 35, jakoś tak to było. Wszystko musiało być dokładnie poskładane. Wypolerowane korytarze. W nocy nas wyciągali z łóżek za włosy, bili nas, kazali nam się czołgać po korytarzach. Także dużo tego było i tą przemoc my odreagowaliśmy na sobie wzajemnie, przez co ja pobiłem się, w sumie mogę powiedzieć, ze swoim kolegą na umywalni. On uderzył niefortunnie głową o ścianę, niedotlenienie mózgu i wylądował w szpitalu. Bardzo poważna sprawa. Ja w sumie nie chciałem, żeby do tego doszło, ale tak się stało. I wtedy właśnie rodzice. Dyrektor zauważył, że miałem dni. Nie wiem, czy skąd się dowiedział, czy prokurator mu to poinformował, ale dyrektor wezwał moich rodziców i powiedział im, że jeżeli ten chłopak w przeciągu chyba 14 dni nie wyjdzie ze szpitala, nie wróci do poprawczaka, to będą musieli mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. No pod moją mamą ugięły się nogi, u mnie w rodzinie nigdy niczego takiego nie było, rodzice się podłamali. I pamiętam, że wtedy dyrektor pozwolił na taką rozmowę, zaprowadził nas na stołówkę, tam były stoły, no i siedzieliśmy przy jednym ze stolików i rozmawialiśmy. Tylko, że ta rozmowa wyglądała w ten sposób, że rodzice do mnie mówili, a ja już ich nie słuchałem.
Ja uważałem, że moi rodzice niczego nie rozumieją. Ja byłem już bardzo mocno zdeprawowany tym wszystkim, czego doświadczyłem i na ulicy, i w tym poprawczaku przez jakiś tam czas. Zacząłem już wcześniej wycinać z gazet różne urywki na temat mafii, na temat przestępczości, na temat buntu w więzieniach. Czyli ja miałem inne autorytety. Moja mama wtedy się podłamała i to dosyć mocno, i nie widząc jakby wyjścia z sytuacji, złapała za różaniec, dlatego że no, byliśmy katolikami. Ja nie słuchałem rodziców już wtedy, nie chciałem z nimi rozmawiać. Mama złapała za różaniec i po prostu zaczęła się modlić. Ja z poprawczaka wyszedłem do cna zdemoralizowany, do cna. Od razu to, czego się tam nauczyłem w poprawczaku, wdrożyłem w życie, przez co na wolności byłem zaledwie miesiąc czasu. Trafiłem do więzienia jako 17-latek, byłem najmłodszym wtedy. Jeszcze nie więźniem, może byli młodsi ode mnie, tylko że na komisji penitencjarnej pan dyrektor zobaczył moje akta z poprawczaka, ile tam było nagan, ile tam było kar. Ja wylądowałem na grupie o zaostrzonym rygorze, także tego wszystkiego było bardzo dużo. Dzięki, na szczęście, dzięki Bogu, ten chłopak wyszedł z tego szpitala i wrócił do poprawczaka, także tylko zarzutu usiłowania zabójstwa mi nie postawiono, ale innych kar było bardzo dużo. I pan dyrektor, widząc moje akta z poprawczaka, mówi do mnie tak: słuchaj, małolat, my nie będziemy z tobą się tutaj męczyli, przyznaję ci status więźnia recydywisty i lądujesz na recydywie na wychowanie. I powiem szczerze, ja nie wiedziałem, co to wtedy znaczy, byłem przerażony. Klawisz prowadził mnie do magazynu, dostałem szary kot, blaszaną miskę, pół kostki szarego mydła, pamiętam jeszcze takie mydło ruskie z ruską gwiazdą. I szedłem do tej celi na recydywę. Klawisz otworzył drzwi, to trochę wystraszony byłem, serce mi łomotało, wszedłem do środka, patrzę, trzech chyba, czy dwóch ćwiczyłeś, dzisiaj nie pamiętam. Jeden leżał na łóżku, pamiętam do dzisiaj jego ksywę, bo wywarł takie duże wrażenie. Wtedy na mnie i późniejszym jeszcze czasie miał ksywkę Klawy, miał na imię Krzysiek, miał ksywkę Klawy, on był z Legnicy. I o tyle, ile tych recydesów, którzy ćwiczyli, ja się wystraszyłem, to akurat jego nie, tego Klawego, ponieważ on czytał książkę, zagadał coś do mnie. Okazało się, że z Legnicy zaczęliśmy z sobą rozmawiać. No i jakby on wprowadził mnie w życie więzienne. On też zaproponował mi przystąpienie do subkultury, do grypsujących. Grypsujący to są tacy jakby komandosi w wojsku, czyli taki troszeczkę inny level. Wiążą się z nimi przywileje wśród więźniów, ale też dużo rygorów, którym byłem poddawany przez administrację. Pierwszy wyrok, drugi wyrok. Podczas trzeciego wyroku próbowałem uciec z więzienia z własnoręcznie wykonaną atrapą pistoletu, co było bardzo mocnym takim zdarzeniem na tamte lata. Ucieczka mi się nie udała. Wylądowałem wtedy na celi dla szczególnie niebezpiecznych. Miałem zaledwie 20 kilka lat, także nie było nas wielu wtedy w Polsce. Po tych N-kach przewieziono mnie do zakładu karnego w Wołowie, taki znany zakład, No to taki jest znany jeden z więzień. najcięższych więzień w Polsce. Tak. I tam mnie przewieziono. Ja przyjechałem do tego Wołowa, wciąż byłem młodym chłopakiem, takim silnym, wysportowanym, cały czas w więzieniu ćwiczyłem. I ci starzy recydywiści, którzy tam, można powiedzieć, że trzymali to więzienie, tą buchę trzymali, podeszli do mnie na spacerniku i mówią do mnie: słuchaj, małola, czy chcesz tutaj z nami trzymać tam? Ja mówię: na czym to będzie polegało? My pomożemy ci tutaj, ty pomożesz tam po wyjściu. Ja mówię: ale jak? Oni mówią: słuchaj, damy ci dostęp do najlepszej siłowni, jaka tu jest, będziemy ci pomagali po prostu, udostępnimy ci tam chodzenie na halę, będziesz sobie boksował, ćwiczył i tak dalej. A jak wyjdziesz po prostu, no to jakbyś będziesz nam pomagał, my ci damy jakieś kontakty, będziesz nam pomagał. Troszeczkę nieufnie do tego podszedłem, pomyślałem sobie: no to są ludzie, którzy mają jakąś renomę, mają markę. Oni też do mnie dlatego podeszli, ponieważ nie byłem pierwszym lepszym. Ja już miałem za sobą odsiedziane trochę lat i cały czas gdzieś w tym więzieniu się sprawdzałem, więc oni też mieli jakieś do mnie zaufanie. Tym bardziej, że miałem za sobą i te N-ki, i inne tam jakieś wyczyny, izolatek miałem trochę. Także oni też mi tutaj zaufali. No i tak się stało. 4 lata później, jak wyszedłem z Wołowa, w Wołowie trenowałem ciężary. Ważyłem 120 kilo, wyciskałem po 20 kilo na sztance, trenowałem boks, czyli byłem dobrze wysportowanym chłopakiem. Dużo książek wciąż, przez cały czas czytałem książki, także potrafiłem do czegoś się wysłowić. No i kiedy wyszedłem z więzienia, oni do mnie mówią: słuchaj, jedź na walkę Andrzeja Głoty z Witerspoonem, to będzie we Wrocławiu w 98 roku. A No ja tam wtedy pojechałem Pershing na... był, nie? Tak.
Pojechałem na tą walkę, tam spotkałem właśnie takie, można powiedzieć, ważne osoby, współświadka, między innymi świętej pamięci Pershinga. No i powołałem się na te kontakty z Wołowa, no bo w sumie ja byłem nikim, ja byłem jakimś tam przestępcą z Legnicy, czyli z jakiegoś tam miasta na Dolnym Śląsku, o którym nie każdy wie, więc jakby niewiele sobą reprezentowałem, ale z racji tego, że tam byli chłopacy w Wołowie, byli chłopacy z Warszawy, więc zostałem inaczej przyjęty. Miałem tą protekcję, wszedłem w ten świat, no i wtedy mogę powiedzieć, że wszedłem w tak zwaną gangsterkę, czyli w przestępstwa zorganizowane, bo wcześniej byłem takim bardziej chuliganem, a tutaj już wszedłem w tą gangsterkę. To był 98 rok, no to 2-3 lata później już zarabiałem duże pieniądze, bo około bywało, że 50 tysięcy miesięcznie, miałem kilka Robiłeś samochodów. interesy z Wołominem, Pruszkowem? Nie, ze wszystkimi nie robiłem. Mogę nawet powiedzieć, że nie byłem jakimś wielkim bossem, ale byłem kimś, kto się dobrze zapowiadał. Byłem chłopakiem, który się dobrze zapowiadał. Co prawda, mogę powiedzieć, że faktycznie robiłem interesy jakby z Pruszkowem czy z Wołominem, ale nie byłem tym, który robił bezpośrednio. Czyli był jeszcze między nami taki chłopak znany, taki chłopak, który po prostu między nami tutaj był takim kontaktem. Ja jeszcze aż do tego pułapu nie doszedłem. Zresztą ci wielcy bossowie też nie robili bezpośrednio interesów, mieli dlatego swoich ludzi, każdy swoją miał działkę, więc tak to mniej więcej wyglądało. Ale już dużo zarabiałem, dobrze sobie radziłem, cały czas moja marka, renoma gdzieś tam wzrastała. Tylko że tutaj jeszcze na przestrzeni tego, jak byłem gangsterem, była druga strona medalu. Czyli jako człowiek bardzo szybko się degradowałem. Kiedyś, jak byłem młody, no to załatwialiśmy sprawy na pięści. Szliśmy gdzieś, dało się tam po gębie jeden drugiemu, wyjaśniliśmy sobie sprawę, czy no my w kilku się biliśmy, czy coś, no to jest jednak świat przestępcy, więc nie było kolorowo. Ale nie było prawa pewnych granic przekraczać. A tutaj, jak już leżało duże na stole, jak już chodziły walki o duże pieniądze, naprawdę duże, no to zaczęły się strzelaniny. Zaczęły się takie na przykład rzeczy, których w moim świecie tym wcześniejszym były niedopuszczalne, czyli porwania dzieci, atakowanie swoich rodzin. Kiedyś ja byłem wychowany na tych starych zasadach, gdzie to było niedopuszczalne i ja tu się czułem bardzo zawiedziony. Nie za bardzo wiedziałem, jak sobie z tym poradzić i wchodziłem w alkohol. Trochę wchodziłem w narkotyki, nie byłem jakoś smakoszem narkotyków, ale w alkohol wchodziłem dosyć mocno, zacząłem pić. Jak wcześniej chodziłem 6 razy na siłownię, później 5 razy, później 4, później bywało, że 3, a resztę czasu po prostu utopiłem te nerwy w alkoholu, dlatego że były też zamachy na moje życie, były strzelaniny, były porwania i to już były takie sprawy, gdzie naprawdę można było życie stracić dosyć szybko, w błahy sposób. Ja to odczuwałem. I tak trwało to do roku 2005, kiedy CBS Warszawa aresztowali mnie i moją grupę. Przewieziono mnie do prokuratora spraw zorganizowanych we Wrocławiu i tam pan prokurator przedstawił mi propozycję świadka koronnego. Ja na tą propozycję nie przystałem. On powiedział: słuchaj, grozi ci duży wyrok, masz odsiedziane już koło 10 lat, a tutaj grozi ci 15 lat. Mówi, masz poważne zarzuty. Handel ładunkami wybuchowymi, bronią, narkotyki, haracze i tak dalej. Było tego dużo, także 15 lat mogłem sobie spokojnie liczyć, ale się nie zgodziłem. I ten pan prokurator powiedział: odwieźcie go z powrotem do więzienia. No i zauważyłem, że wiozą mnie na Klęczkowską, tam gdzie zawsze we Wrocławiu, to była moja rodzinna jednostka, którą znałem jak własną kieszeń. Ale ku mojemu rozczarowaniu i w sumie zdziwieniu zauważyłem, że jak mnie przywieźli, to klawisz prowadzi mnie w inne miejsce niż zazwyczaj, niż na to oddziały przejściowe. Za chwilę do niego dołączył się drugi klawisz, czyli było dwóch funkcjonariuszy, więc zauważyłem, że środki ostrożności, bezpieczeństwa są zmożone, czyli jestem już więźniem o innym rygorze i zaprowadził mnie na oddział, który był całkowicie oddzielony od innych oddziałów, taki oddział izolacyjny. W tej celi, jak klawisz otworzył drzwi, wszystkie moje rzeczy zabrano, czyli nie miałem nic. Zauważyłem, że będę bardzo mocno izolowany. Później zaprowadził mnie do celi, która również była izolowana od innych cel. Kiedy ją otworzył, zauważyłem, że cela jest bardzo malutka. Dosłownie mogę zrobić dwa kroki w przód, w tył i tyle tego. A w środku w tej celi jeszcze były kraty wewnętrzne, czyli tak zwana tygrysówka, ponieważ człowiek czuł się jak zwierzę w klatce, bo nie dość, że mała cela, to jeszcze w środku ta klatka.
Więc takie bardzo trudne warunki, te warunki specjalnie były prowokowane, spreparowane po to, by doginać człowieka psychicznie, ponieważ w takiej pełnej izolacji ja przebywałem rok czasu. Rok czasu to tak, jakby ktoś się zamknął w łazience. I teraz trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to, że ja całe swoje życie zostawiłem po drugiej stronie muru. Ja nie miałem żadnego kontaktu. Ja zostawiłem rodzinę, ja zostawiłem przyjaciół, interesy, bliskich, wszystko i raptownie pełna izolacja. I teraz, kiedy przebywałem w tej celi, zaczęły się dziać rzeczy, których nie potrafię sobie do dzisiaj wytłumaczyć. Ja wiem, dlaczego te rzeczy się stały. Rozumiem, że to było wymodlone przez moją mamę, która ponad 20 lat modliła się na różańcu o moje nawrócenie. Ja to dzisiaj wiem. Ale mechanizmów, tych, które się tam wtedy wstały, zadziały, ja zrozumiałem dopiero ich sens, ich znaczenie. Po latach zrozumiałem, wtedy jeszcze byłem tego nieświadomy. Pewnego dnia, kiedy spałem, zasnąłem po prostu w dzień i śniło mi się, że idę takim pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. I z lewej strony były okna z takimi wysokimi łukami, z prawej strony drzwi, ładne, takie rzeźbione. Wszedłem w jeden z tych drzwi i moim oczom ukazała się potężna aula. W sumie nawet nie miała ścian. I na jej środku stał malutki więzienny odrapany stolik. Zazwyczaj takich używaliśmy w więzieniu do grania w karty, barcaby. Kiedy podszedłem do tego stolika, siedziały przy nim dwie postacie. Z lewej strony młody mężczyzna w super modnym, skrojonym elegancko garniturze, w pięknej takiej męskiej biżuterii, taki skromny, ale ładny. I ja w takiej sennej świadomości miałem przeświadczenie, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, jednak miałem przekonanie, że to jest Pan Bóg, może jakiś anioł, ale wtedy akurat pomyślałem o Panu Bogu. I w sumie w śnie mnie to nie dziwiło. Dziwiło mnie to, jak się już obudziłem, ale wtedy w śnie zauważyłem, że Pan Bóg trzyma w ręku talię kart i rozdaje ją do gry w pokera. Rozdał na nas trzech. Szatan zobaczył, co ma w kartach i gestem wypychającym na środek stolika położył w miniaturze bogactwa różne. Widziałem luksusowe samochody, diamenty, pieniądze. Pan Bóg nawet nie patrzył, co ma, nie sprawdzał i również gestem wypychającym, ale fizycznie do tej gry nie położył nic. I kiedy ja chciałem sprawdzić swoje karty, obudziłem się. I byłem bardzo rozgoryczony. Zacząłem po tej sali chodzić i zadawać sobie pytania, ale co Pan Bóg postawił? Dlaczego? Może bym zagrał, może bym przebił Pana Boga. Nie znajdowałem odpowiedzi. Kolejne zdarzenie, jak wróciłem ze spaceru po kilku dniach, znalazłem na takiej malutkiej półeczce kilka kartek wyrywanych z książki. Ja w tej celi nie miałem nic. Niczego tam nie było. Ja miałem dosłownie policzony kurz. Taka malutka cela, kilka miesięcy nie siedziałem, a tu kilka kartek. I wiedziałem, że tych kartek klawisz mnie nie mógł podrzucić, bo bym wyleciał z pracy. Zacząłem je łapczywie czytać. Okazało się, że to są kartki z Nowego Testamentu. I kiedy je czytałem, budziły się w mojej głowie różne wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętasz, chodziłeś z mamą, z babcią do kościoła i takie dylematy. A może ten Pan Bóg jest, a może nie ma, a może to inaczej, a może trochę w tej Biblii coś tam przykłamali, a może oszukali, a może dodali. I takie te dylematy się we mnie zaczęły zmagać. I te, w połączeniu z tym snem zaczęły dużo we mnie pracować w głowie i znajdowałem jakoś spokoju. Minęło może z 2 tygodnie. Obudziłem się punktualnie o 3 w nocy. Pamiętam, że było bardzo zimno. To był luty, 20 kilka stopni na minusie. W mojej celi było tak zimno, że spałem w piżamie pod dwoma kocami. Jeszcze od dyrektora dostałem zezwolenie na czapkę. Rodzina przysłała mi czapkę z domu i spałem w tej celi w czapce. Także można sobie wyobrazić, jak tam było zimno. A tutaj wstałem i nie wiem, dlaczego robiłem to, co robiłem. Podszedłem do okna, uchyliłem okno, do celi wlał się trzaskający mróz, a ja rozebrałem się do spodenek i położyłem się na betonowej posadzce, bo tam był beton. I leżałem tak niemalże krzyżem, nie mogłem rozpostrzyć rąk, ponieważ cela była zbyt wąska. I przez godzinę czasu tak leżąc zadawałem pytania. Nawet nie wiem komu. I pytałem, co z moją rodziną, z moimi wspólnikami, z interesami. Takie niby banalne pytania, ale dotyczące życia. I zadawałem również takie pytania, co dalej będzie. 15 lat przede mną, prawie 10 mam odsiedziane. I te pytania cały czas mi w głowie się kołatały. Słyszałem, że funkcjonariusz wyszedł ze swojej dyżurki i zaczął robić obchód. No, ja nie chciałem jakoś głupio wyglądać. Ja tego w sumie nigdy podczas wywiadu jeszcze nie powiedziałem. No, ale głupio, trochę klawisz zagląda przez wizjer, jak ktoś leży na ziemi. No, to by wszczął raczej raban, że popełnił samobójstwo czy coś. Więc słyszałem, że idzie, wstałem, ubrałem się, położyłem się spać. No i kiedy te kartki znalazłem wcześniej, te dylematy się w mojej głowie budziły, uderzyłem w drzwi, przyszedł w dzień funkcjonariusz i mówi do niego: przynieś mi Biblię. On parsknął śmiechem, mówi: nie mogę, przyjechałem, co z pracy? Ja mówię: jak mi przyniesiesz,
to się powieszę. To była taka forma perswazji. I faktycznie 2 dni później pod poduszką znalazłem Biblię i zacząłem ją czytać. Całe dnie, od początku dnia, kiedy zapalałem światło, do wieczora, do zgaszenia światła, czytałem tą Biblię. Kołatał mi się w głowie ten sen, a w nocy budziłem się od 3 i do 4 leżałem na tym betonie. Dlaczego to wszystko robiłem? Ja wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, że to po prostu było wymodlone i że zwyczajnie Pan Bóg przyszedł do mojej celi, jakby może przez Ducha Świętego i podpowiadał mi, co mam robić, żebym odkrył właśnie swoją drogę. I pewnego dnia, kiedy czytałem Biblię, która wcześniej do mnie nie przemawiała, którą traktowałem jak książkę historyczną, pewnego dnia jakby oświeciło mnie i zrozumiałem, że tak naprawdę to, co Pan Bóg postawił do tej gry w pokera, no przecież Pan Bóg w pokera nie gra, ale chodzi o to, że ta wizualizacja była na moją potrzebę, gdyż ja byłem dobry pokerzystą. Ja ten właśnie przekaz zrozumiałem wtedy, że ta propozycja i to, co Pan Bóg postawił tylko pokera, to chodzi o życie wieczne. Jak ja to zrozumiałem, pamiętam jak dzisiaj, ja stałem tak między łóżkiem a ścianą, to była dosłownie kilkanaście centymetrów przestrzeni, ja usiadłem na łóżku, jeszcze kolanami uderzyłem o tą ścianę, i przypomniała mi się taka analogia. Miałem takiego przyjaciela, który handlował diamentami i złotem. Ja od niego kupowałem różne wyroby, po prostu inwestowałem w to. I pewnego dnia, kiedy do niego przyjechałem, on do mnie mówi: Paweł, mam coś dla ciebie ekstra. Ja mówię: co masz? I on z takiego pudełeczka w szybczykach wyjął diament. Nie pamiętam dzisiaj, ile ten kamień miał karat. Ja mówię do niego: ile on jest warty? On mówi: więcej niż to wszystko, co do tej pory uzbierałeś. A ja uzbierałem, no nie wiem, może kilogram, może coś takiego, ale to były ładne wyroby. Także to było dosyć dużo. A tutaj jeden kamyk, ja powiedział, że on jest warty więcej niż to wszystko, co ja mam. Więc troszeczkę się poirytowałem i pomyślałem sobie, taki goły kamyk więcej warty, jeszcze wtedy tam nie znałem się za bardzo na diamentach. I wtedy w tej celi więziennej właśnie ta sama analogia. Pomyślałem sobie tak, masz samochody, masz mieszkania, masz jakieś tam, pamiętam, ziemię wtedy kupiłem jakąś. I tak w ogóle miałem poinwestowane trochę, ale pomyślałem sobie, chłopie, nie ma czegoś cenniejszego od życia wiecznego. I jak ja sobie to uświadomiłem, to pomyślałem sobie, Paweł, jesteś sportowcem. Od dziecka zawsze rywalizowałeś we wszystkim. Kiedyś pojechałem na zawody grupowe i przeze mnie drużyna moja przegrała, dlatego że spaliłem 4 skoki w dal. Wszystkie, jeden po drugim, bo chciałem pobić rekord, a jakbym skoczył 2 metry, to bym wygrał, jak chciałem skoczyć 5. I chodziło o to, że ja zawsze chciałem wygrywać i być najlepszym we wszystkim, nawet być przestępcą, chciałem być najlepszym. Tutaj jak uświadomiłem sobie, że chodzi o życie wieczne, pomyślałem sobie, nie ma wyższej stawki. Podszedłem do drzwi, uklęknąłem, powiedziałem, Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, proszę Cię, przyjmij mnie z powrotem do kościoła, wybacz mi moje grzechy, postaram się odkupić. Ja to dzisiaj mówię troszeczkę innymi słowami, bardziej ugładzonymi, ale wtedy to był taki chaos w mojej głowie, taka szarpanina, taki zamęt, no, ale gdzieś to się już kształtowało właśnie w tą dobrą stronę. Jakiś czas klęczałem, tak trochę się modliłem, trochę jakbym mówił do Pana Boga, później uderzyłem w drzwi, przyszedł funkcjonariusz, mówi, przyprowadź mi księdza. On bardzo się zdziwił, ale przyprowadził mi kapelana więziennego, wyspowiadałem się z całego życia i to był moment, kiedy wszedłem na drogę nawrócenia. 6 lat później opuściłem więzienie, jako już inny człowiek, czytałem Biblię, życzę listy świętych, byłem świadomym katolikiem, opuściłem więzienie, pierwsze co, do domu wróciłem, spakowałem plecak, pielgrzymka na Jasną Górę, wróciłem z Jasnej Góry, poszedłem tam, by podziękować Matce Bożej za to, iż wysłuchała próśb mojej rodziny i stawiała się u swojego Syna Jezusa Chrystusa, moje nawrócenie. Oddałem cały swój majątek, jak wróciłem do domu, otwierałem szafy, szuflady, wszystko, co miałem, jakieś wartościowe, wniosłem na śmietnik i zacząłem nowe życie po prostu w jednym ubraniu. Poszedłem do swojego księdza, zapytałem się, co mam teraz w życiu robić. On do mnie mówi, jak co? No idź do pracy, jak każdy. Ja mówię, proszę księdza, nic nie potrafię robić. Mówi, to idź zamiataj ulicę. I faktycznie tak się stało, że poszedłem zamiatać ulicę, szukałem swojej drogi, różnych zajęć się miałem, pracowałem na budowach i w różnych miejscach, ale zwalniano mnie, ponieważ nie chcieli mieć problemu, bo ja byłem dosyć znaną osobą w moim mieście. No i pewnego dnia właśnie usiadłem przy komputerze siostry, zacząłem uczyć się obsługi internetu, gdyż go wcześniej nie znałem. Zacząłem uczyć się tego internetu, zauważyłem, że są jakieś fora, są jakieś grupy, że ja tam mogę swoje profile założyć, założyłem. No i zacząłem publikować treści, które w sercu mi grały, ponieważ przez te wszystkie lata, przez ten cały czas, a miałem już wtedy odsiedziane 15 lat, przez te wszystkie lata czytałem książki.
I w pewnym momencie w więzieniu pewnego dnia trafiłem na książki Sergiusza Piaseckiego. On też miał odsiedziane kilka lat, też był recydywistą, a jednak wszedł na tą inną drogę, odnalazł sobie talent pisarski, później był polskim bestsellerowcem. I pomyślałem sobie, chciałbym tak. I wtedy wybrzmiały mnie słowa świętego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. Ja myślę sobie, co ja mogę wymagać? Ja piszę w internecie jakieś tam opowiastki, jakieś historyjki, to się podoba. Ludzie mówią więcej, więcej. No co ja mogę więcej wymagać? Więcej właśnie wymagać, pomyślałem, książkę to jest większa forma, trudniejsza praca, trudniejsza forma. Podjąłem się pisania książki. Pracowałem nad nią 4 lata, to była naprawdę trudna praca. Pojechałem do tej Anglii do pracy na budowy, by móc wydać książkę. Tam trudno pracowałem i znaczy ciężko była ta praca, codziennie nosiłem cegła, po pracy pisałem ją, no ale napisałem wreszcie, zarobiłem na jej wydanie, wróciłem do Polski i wydałem swoją pierwszą powieść pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę. Jest to historia oparta na faktach, dwójka młodych ludzi poznali się w szpitalu we Wrocławiu na dziale onkologicznym, dziewczyna niewierząca, fotomodelka, chłopak wierzący. Młodzi ludzie zakochali się w sobie. Kiedy jego ukochana podupadła na zdrowiu, zwierzyła się swojej przyjaciółce, że ma zamiar popełnić samobójstwo, ponieważ nie widzi sensu życia, bo prawdopodobnie ma nowotwór i, no i wszystko skończone. On dowiedział się o tym, tak pokątnie się dowiedział i zaczął chodzić do kaplicy szpitalnej i modlił się słowami, które ubrałem za tytuł tej książki do Pana Boga. Modlił się: Wysłuchaj mnie, proszę. Prosił Pana Boga, by ten zabrał chorobę z jego ukochanej i obciążył nią jego samego, ponieważ on uznał, że to wytrzyma. To jest prawdziwa historia, znam tą historię, to nie jest książka o mnie. Współtworzyłem ją co nieco, tam troszeczkę wystąpiłem w tej całej historii, ale to była dla mnie bardzo ważna książka. No i z sercem na ramieniu czekałem na pierwsze recenzje. Kiedy one przyszły i były pozytywne, no to zrozumiałem, że to chyba jest droga, którą Pan Bóg mi wyznaczył przez życie. No i zacząłem pisać kolejne książki. Ta książka, Wysłuchaj mnie proszę, stała się do dnia dzisiejszego już bestsellerem. No i idę za tym, jak mogę to tak szybko tylko zaprezentuję, czym się teraz zajmuję. Wyszedł wywiad ze mną. To jest wywiad, to jest cała ta historia, o której tutaj mówię, ale nie mam tyle czasu, gdyż potrzebowałbym około 2 godzin, żeby o tym wszystkim powiedzieć. Nosi ona tytuł Biskup nawrócony gangster. Biskup to jest taka prześmiewcza ksywka, którą w więzieniu mi dali jej koledzy, bo śmiali się, że cały czas tam chodzę z różańcem i się modlę, więc taką ksywkę mi nadali. Picie w zachwycie. Tutaj w tej książeczce, bo to jest taki niewielki format, 130 stron, traktuję o walce z nałogami, które mnie trapiły i w sumie jeszcze mnie trapią, ale dzięki Panu Bogu sobie z nimi radzę. No i niedawno, kilka miesięcy temu wyszła najnowsza moja książka, Krzycz do woli. Jest to bardzo mocna historia oparta na faktach o porwaniu 8-letniej dziewczynki. I ta książka, jak i wszystkie inne, to nie są książki stricte pisane komercyjnie. Są to książki, w których ja zawieram puentę, które wpisuję takie jakby mądrości, które w życiu mnie spotkały, których się nauczyłem, swoje doświadczenia i staram się, żeby one coś wnosiły do życia innych ludzi. Także dzisiaj zajmuję się pisaniem, pracuję po to, by mieć taki inny sznyt duchowy, inny sznyt wiary. Wstąpiłem do rycerzy zakonu świętego Jana Pawła II, w tymże zakonie nasz generał oddelegował. Jest to zakon świeckich osób, świeckich mężczyzn, gdyż mam żonę dobrą, która mnie wspiera, ale wstąpiłem do tego zakonu po to, by moi przyjaciele z tego zakonu po prostu troszeczkę mnie pilnowali, dlatego że będąc samemu na tej posłudze, chodzi mi tutaj o dzielenie się świadectwem, chodzi mi o to, że nasz generał oddelegował mnie właśnie do kwestii wykluczeń społecznych, czyli mówi: Paweł, ty będziesz właśnie odwiedzał więzienia, poprawczaki i inne miejsca i świadczył o tym, że można żyć inaczej. I o tego jestem właśnie odpowiedzialny w naszym zakonie i tym się zajmuję. Także na wielu płaszczyznach działam, zajmuję się też innymi rzeczami, ale staram się jednak wszystko robić ku temu dobremu, ponieważ jeżeli kiedyś by na mojej drodze stanął ktoś, by powiedział: Paweł, można żyć inaczej, to może by to wyglądało inaczej. Ale że taka osoba się nie znalazła, oczywiście oprócz moich rodziców, którzy to mówili, a oni to mówili w tym etapie wstępnym, kiedy ja jeszcze ich po prostu straciłem z horyzontu, jakby nie byli dla mnie autorytetami.
Także no, staram się ja robić to, żeby czyjeś może życie potoczyło się dzisiaj inaczej, dlatego że taki ktoś Paweł, jak ja. a ciągniecie jeszcze do tamtego środowiska przestępczego? Ciągnęło mnie trochę na początku, dlatego że ja sobie w głowie ubzdurałem, że ja jestem facetem, który tamtym moim kumplom wytłumaczy, że to wszystko może być inaczej, że oni też mogą inaczej żyć. Dlatego mnie ciągnęło. Zresztą, jak wyszedłem z więzienia, to jakby nie miałem od razu innego towarzystwa i chciałem jakby tam do nich wrócić, zobaczyć, co oni słychać to, ale miałem mądrego spowiednika i spowiednik do mnie mówi: Paweł, musisz się z daleka od nich trzymać, bo oni ci po prostu wciągną cię w to. I pamiętam, że był taki epizod w moim życiu, że stanąłem na bramce, nie miałem po prostu kasy na życie, stanąłem na bramce i zarabiałem stówę za nockę, co dla mnie były dużymi pieniędzmi. I poszedłem, powiedziałem to swojemu spowiednikowi, on mówi: musisz się z tej pracy wycofać, musisz zrezygnować, bo jesteś za blisko zła. Przecież tam jest alkohol, tam są narkotyki, ty jesteś jeszcze za słaby. No i dzięki Panu Bogu, dzięki temu, że wtedy w tej więziennej celi, kiedy zacząłem wszystko rozumieć, to właśnie leżałem na ziemi, to dzisiaj wiem, że to się nazywa modlitwą uniżenia. I dzięki temu właśnie, że na tej ziemi leżałem i jakby odmieniłem się, że pokazałem, że potrafię być pokorny, to starałem się tej pokory i staram się jej pilnować do dzisiaj. I staram się żyć w pokorze na tyle, na ile to możliwe, chociaż dla mnie to nie jest takie proste. Ale ta pokora, kiedy słucham innych mądrych ludzi, właśnie tak jak u moich przyjaciół w zakonie, moich współbraci w zakonie, czy spowiednika, czy innej osoby, którym ufam, sprawia, że popełniam mi błędy. Dlatego jak mi ksiądz powiedział, wycofaj się z tego środowiska, to się wycofałem. Wróciłem do nich dopiero po kilku latach, kiedy już byłem, kiedy już byłem bardziej osadzony w tej wierze, bardziej świadomy, miałem więcej zrozumienia, to wróciłem, powiedziałem: panowie, może być inaczej. Nie musicie rozbijać waszych rodzin, tracić dzieci, nie musicie być zniszczeni alkoholem, narkotykami. Przy alkoholu, narkotyki bardzo wielu przyjaciół mi pozabiera. Także wróciłem po to, żeby im to powiedzieć, ale jakby nie mam tam takich kontaktów stałych. Dziękuję Ci, Paweł, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Bardzo, Bogusiu, ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.